Czy ja pamiętam swój pierwszy rajd? Pamiętam parę moich pierwszych rajdów i mogę opowiedzieć. Znaczy, pierwszy rajd to był w ogóle jeden z takich najdurniejszych takich doświadczeń, jakie kiedykolwiek miałem. To były dwa rajdy, słuchajcie. Kiedyś właśnie, bardzo dawno temu, to był początek The Burning Crusade. Ja miałem jakiś 62 poziom. I Zul Group to był przecież na 60 level rajd, no nie? Dobrze kojarzę go? Że to był 60 poziom? To nie był 70 przecież, nie? W każdym razie gdzieś na początku The Burning Crusade zostałem zaproszony na jakiś rajd. Gdzieś tam było, wiecie, 40 osób, zbieramy się, lecimy na rajda. Ja tam w ogóle się do tej grupy wtranżoliłem jakoś, nie wiem, prawdopodobnie gdzieś jakiś znajomy, którego spotkałem podczas levelowania, bo ja tam zazwyczaj dodawałem ludzi. Tak, to były takie czasy, gdzie jak levelowałem z kimś i powiedzmy ktoś levelował razem ze mną, no to ja pisałem do niego, hej, a może ja ci dodam do znajomych, no nie? Takie czasy, słuchajcie, zobaczcie, jaki socjalny ze mnie był, kurde, skurczybyk, nie? No i tam gdzieś ktoś mnie zaprosił i pamiętam, że coś robiliśmy właśnie tego Zulgruba. Więc pamiętam na pewno ten mount, który tam stamtąd leciał, Raptor, bo leciał Raptor, o ile dobrze pamiętam, to tam inaczej w ogóle te pokoje zresztą były zrobione, bo w kataklizmie chyba zostało to bardzo mocno zmienione w tych instancjach, ale to było tak, że on był na takiej dosyć wysokiej wieży i pamiętam ktoś go pulował stamtąd z tej wieży, on zjeżdżał na tym kurde tym, to był jakiś cyrk był, więc to tak ledwo co pamiętam, powiem szczerze. Bardziej już pamiętam, jak w The Burning Crusade zostałem zaproszony na Karazhan. Dosłownie w ten sam sposób. Ja dosyć sporo grałem PvP. Ja praktycznie w ogóle nie grałem nic rajdów, jeżeli chodzi o The Burning Crusade. I to było tak, że ja miałem praktycznie cały set Merciless Gladiator. To był chyba ten ostatni tier rajdowy, o ile dobrze pamiętam. I tego. I zostałem zaproszony gdzieś kiedyś na jakiegoś Karazhana w ogóle i to też tak, wiecie, jakiś znajomy gdzieś tam ktoś napisał do mnie, potrzebują osoby i zsumonowali mnie do biblioteki tej takiej, wiecie, tej tam gdzie jest biblioteka. Otworzył ktoś drzwi, ktoś populował jakieś trasze, pozabijaliśmy coś i na jakimś bossie się wywaliliśmy, nie pamiętam na którym. Prawdopodobnie na ojcu tego, na tym ojcu Mediva, ten jak nie pamiętam jak on się nazywał. I to były moje doświadczenia rajdowe, kompletnie zero, no nie? Jeżeli chodzi o taki mój pierwszy rajd, który był już tak w pełni świadomy, to było we Wrath of the Lich King bardziej, takie, że naprawdę chciałem pójść na rajd. I to był Naxxramas oczywiście rajdowany. Więc pamiętam, pierwszą wersję jaką rajdowałem to była 10-osobowa wersja. Nie, nawet nie na dziesiątkę, 25-osobowa wersja, to była taka masówka, którą ten... mój kolega Blasko, taki hunter, mnie kiedyś zaprosił, mi pomagał w levelowaniu. Zaprosił mnie do gildii, ona się nazywała Wind Colors. I w tamtym momencie tam przeszedłem jakieś tam rekrutację taką mniejszą. Wzięli mnie właśnie na rajd i na 25-osobowy rajd. Na dziesiątkę nie mogli mnie wziąć, bo byłem jeszcze za słaby, nie miałem giru. A na 25 tam wiecie, gdzieś tam się w tłumie schowam. Czyli dostałem boosta już. Nexus od zawsze byłem boostowany, słuchajcie. Tak na to wychodzi. No i później właśnie robiłem jakieś tam tego. Właśnie pamiętam poszedłem na 25, nic nie robiłem, kompletnie gówno. Byłem takim łakiem i dopiero później na jakieś dziesiątki mnie brali i tak dalej. I sobie tam właśnie tego ogarniam. Pamiętam jeszcze wcześniej robiłem instancje wszystkie, zdobyłem wszystkie możliwe epiki. Pamiętam tą kuszę zdobyłem z tego, z Utgard Pinnacle. To była ta epicka kusza dla Huntera. Więc wszystko co mogłem to pozdobyłem sobie, nie? Najlepsze wspomnienie z Zulaman, gdy jeszcze był rajdem. The Amani never give up. We never forget. We never die. To był fajny rajdzik, chociaż ja go nie doświadczyłem jak był świeżym. Po tym twoim filmiku jestem dumny z bycia hordziakiem. Zarżnąć wszystkich, rozpizgać wszystko. Ale to znaczy, że co? Że dumny z bycia hordziakiem? To dobrze, to ja się bardzo cieszę. Ej, czy mi poleciał mount? Nie, nie poleciał mi mount, nie? Właśnie, bo ja nie otworzyłem tego. A, i eksperyment 12B też przy okazji tutaj leci. Przepraszam, nie leci, chciałem powiedzieć. Czekajcie, weźmiemy, użyjemy sobie tutaj mącika, może posprzedawać rzeczy. Boże, ile ja mam... Muszę zrobić wiosenne porządki, czyszczenie magazynów w niedzielę handlową, słuchajcie. Czekajcie, jakby była niedziela handlowa w WoWie? Holy shit. Ale by było. Słuchajcie, to by było, nie, to by było ciekawe doświadczenie. Niedziela handlowa w WoWie. Nie możesz sprzedawać itemów do vendora. Oh my god, ale to by było. Farewell, friend of the Grummels. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz na tego momcika.
Jak myślisz, jest jeszcze jakaś postać nadająca się na wodza, która miałaby taki pazurek jak Garrosh na początku kata? Wiesz co? Znaczy, wydaje mi się, że to wszystko, co tam się dzieje, jeśli chodzi o Hordę, to jest po to, żeby troszkę tak doprawić Hordę, na zasadzie takiej, żeby miała takiego smaczka swojego. Generalnie chodzi o to, że no, Horda od zawsze była takim zlepkiem jednak tych takich wyrzutków świata, można powiedzieć, którzy muszą się gdzieś tam razem zebrać, żeby cokolwiek osiągnąć, nie? Żeby w ogóle przeżyć. Garrosh to jest w ogóle Garrosh, no nie? Zacznijmy od tego, że Garrosh to Garrosh i tyle można powiedzieć na jego temat. Tyle, koniec. Garrosh to Garrosh. Natomiast Saurufang to jest jedna z takich bardzo często takich poruszonych kwestii. Dlaczego Saurufang nie został Warchiefem? Nie zostałby Warchiefem, dlatego że nie ma takiego zapału wojennego. Jakby świat Warcrafta nie może dążyć do zjednania, do takiego współżycia. No bo to będzie nudne, tak? Więc dlatego Blizzard zrobił coś takiego, żeby po prostu ten cały konflikt zaognić jeszcze bardziej. No i żeby wywołać kontrowersje, żeby dużo się o tym gadało, no nie? Bo wyobraźcie sobie, jakby było to takie, wiecie, takie... Horda, Alliance, za rączki się trzymają. Tak czy siak, słuchajcie, zobaczycie, że w połowie dodatku... Ja, mark my words. Ja w ogóle najlepsze jest to, że na Dragon Soulu zawsze mnie takie rozkminy dopadają. Ale zobaczycie, że Alliance i Horda będą współpracować razem. Zobaczycie. Nie, a Saurufang umrze w celi ze starości. O Jezu, a mi się piciu chciało. O Boże, muszę się uczyć, kurczę. Weź nie streamu, bo musisz się uczyć. Stary, nie mogę nic streamować. Dobrze bawię z wami. Natomiast... ja pamiętam oryginalnego Naxa i szczęście, kiedy zrobiliśmy cały i byliśmy w tych 2% gili, które zrobiło. Naprawdę, Zipkis? O my god, Zip, no to ja cię podziwiam, słuchaj, stary, że to jest naprawdę super wynik w takim razie. No, jakby ktoś nie wiedział, to Nax Ramaz zostało użyte raz jeszcze w Wrath of the Lich King, raz, że z dzikiego twista, takiego, wiecie, taki dziki twist historyczny. Wiecie, to chodziło o to filakterium i tak dalej. Kel'Thuzad został wskrzeszony i prowadził właśnie ten Naxxramas w Wrath of the Lich King. Natomiast to też jest tak, że wyobraźcie sobie, że tylko 2% graczy z tak 6 milionów graczy, policzcie sobie 2% graczy, ile to jest tam, powiedzmy, dajmy na to 5 milionów graczy, tak? Na Vanilli było 5 milionów, chyba top było 6, tak? Ale dobrze kojarzę. No w każdym razie wyobraźcie sobie, 2% ludzi zrobiło ten rajd, w ogóle na oczy zobaczyło ten rajd. Stąd też jakby cały rajd tier poszedł się... No. Dlatego też Blizzard sobie po prostu jako pierwszy rajd tier zrobili tego, nie? I przy okazji Death Knight i tego typu rzeczy, więc... Więc wiecie, więc akurat tak to wyszło. Tak to wyszło, moi drodzy. Gdyby Gammon został Warchiefem i ratował wszystkich, dołączyłbyś do Hordy? Oczywiście, że tak. I, Gammon, will save us. Że z tego Gammona zrobili po prostu takiego mema, to jest szok. Że się w ogóle w tym, w Siege of Orgrimmar pojawił. Ja myślałem, że to takie żarty wolne. Boom, nie żyje, boom. Hey, kiedy nowy main? No na razie się nie zapowiada. Ktoś się zapytał tam wcześniej, jak Paladin sobie radzi w Battle for Azeroth. Muszę przyznać, że całkiem fajnie. Trzeba się przyzwyczaić przede wszystkim do global cooldownu i do tego, że w postaci... Znaczy, wiecie co? Najbardziej będzie mi brakować umiejętności artefaktowych i to na wielu klasach na pewno będziecie mieli dokładnie to samo odczucie. I to jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić, bo... no, nasze postacie wszystkie tak troszeczkę są uboższe, ale za tym idzie to, że gameplay jest troszkę prostszy i to w taki pozytywny sposób, no nie? Taki pozytywny sposób. Na przykład mi będzie brakować tego, patrzcie, że można wysłać tego świderka do przodu. To jest tak świetna umiejętność i moim zdaniem to powinna się pojawić jako umiejętność gdzieś tam azeritowa czy artefaktowa, że po prostu nasz czar może takie coś zrobić, nie? 2% z 5 milionów to 100 tysięcy dla słabo liczących. No to zobaczcie, 100 tysięcy osób tylko i wyłącznie. Oj, czekajcie, bo tu mi ludzcy teraz wycisz stronę. Dobra. Więc no, 100 tysięcy osób to tak trochę mało. Znaczy, nie, może się wydawać dużo, ale jak na realia World of Warcraft to mało.
A te pasywki z artefaktów, to będzie tego brakować. Jeśli tak pomyśleć, to 10 godzin progresu przez 6 dni w tygodniu, tak średnio, to teraz... Ja się zastanawiam, Zipkiś, kurczę... Goddammit, a to wyrosłeś na ludzi najwyraźniej, słuchaj. To wyrosłeś na ludzi w takim razie. Świetna umiejętność, piękna, najładniejsza. Mam nadzieję, że pod tyłkiem mi się ta macka nie pojawi. Dobra, jest super. Trinity Paladin nie ma swojej umiejętności z artefaktów Battle for Azeroth. Ma Wake of the Ashes, jest jako umiejętność z talentów na poziom setnym. Jest do wyboru, chociaż nie wiem, czy to będzie taki wybór, taki ten. Myślę, że są lepsze talenty do wyboru. Na przykład Divine Purpose czy Crusader cały czas zostają tam, nie? Pieprzyć umiejętności, ja będę testić za gadaniem Aluneta, naprawdę? A ja nawet nie słyszałem, jak on gada, on coś tam gada, że coś tam, że jak jesteś jak robisz te mana strudle, to on tam ci mówi, że będziesz gruby. Takie coś chyba było. Do tej pory pamiętam, jak gość miał na LFR-ze Corrupted Ashbringera, jak mu każdy gratulował. Ej, to Corrupted Ashbringer to ja bym nawet chciał mieć, to jest taka... Ugh. No, ale byłem dzieciakiem, słuchajcie, no. A ile miałem, jak wyszła Vanilla? Te 10 lat? Tak, 10 lat miałem, jak wyszła Vanilla, moi drodzy, więc troszkę nie miałem szans, żeby grać wtedy. Pokaż dziś mąka na Alfie, zobaczymy. Znaczy, to jest beta, panie. Przepraszam, to jest beta. Jak przejść cały Class Order Hall postaci? Wystarczy zrobić wszystkie questy na BS czy coś jeszcze? Wiesz co, no tam masz questy, które tam ci się pojawiają. Musisz po prostu followować te quest chainy. I tam w Dalaranie też przy okazji. Dlatego będzie brakować najbardziej tych umiejętności. Więc większość klas jestem w stanie podsumować, że kurde, no brakuje. Kiedyś to było. Tyle. No niestety, tak to bywa. We have a problem. Jeżeli masz jakiś problem z tym, czekaj. Teleportuję się w to miejsce, ale nie zaliczy mi na YouTube, oglądałem i wszystko mam tak samo. No to szczerze mówiąc nie wiem, musisz napisać w takim razie do supportu Blizzarda. Niestety nie jestem GM-em, żeby ci pomóc. Jakbym był, to dalej mi się pomógł. Czekajcie, wiecie co? Mam nadzieję, że on nie tego... O, jest! Ale Wake of the Ashes. Dobra, robimy to. Uuu, miałem 5 lat. Oh my god, rocznik 2000. Rocznik 2000, wykryty. Na czacie, dobra, uwaga, eksplodujemy sobie tego. Armageddon. No właśnie. No to teraz kiedy nowy main? No właśnie, kurczę, no nowy main. Teraz może nowego maina znowu sobie wymyślimy, co? Ostatnim razem jak tu byłem, to zmieniłem się na szamana. Teraz jestem na paladynie. No po prostu masakra jakaś, nie? Masakra. Czy twoim zdaniem Saurfang to byłby dobry kandydat na Warchiefa Hordy? Z punktu widzenia historii i atrakcyjności, myślę, że nie. Jako hordowy lider myślę, że byłby dobry. Chociaż z drugiej strony to też jest koleś, który... Myślę, że... Chociaż to jest wódz, nie? No to on ma być silny. Znaczy on się zna na wojaczca, czy zna się na prowadzeniu. Chociaż Thrall też się nie znał raczej na prowadzeniu niczego. Więc jakoś dobrze sobie radził. Te podstawowe wartości hordowe ma. Natomiast z punktu widzenia historii, takie postacie jak Bane, czy nie wiem, Bane, czy Saurfang, to są troszkę takie nudne wybory, nie? Gdzie jednak tam, wiecie, taki Thrall jest niby spoko i tak dalej, ale w historii taka Sylvanas z punktu widzenia Blizzarda będzie bardziej atrakcyjna. Jeszcze wiecie, wszystkie dzieciaki, które tam, wiecie... Sylvanas, moja Queen, moja Banshee Queen, Victory, tudi Sylvanas. Te dzieciaki też trzeba tam zaspokoić, moi drodzy, no niestety, tak to bywa, tak to bywa. Raczej tutaj już będzie wszystko tego... Oj, Sylvanas, to najlepszy wódz jest. Najlepszy wódz, bo to Sylvanas, bo ona ładnie śpiewa, fajna dupeczka. Ja lubię ten. Ja nie wiedziałem, że tyle nekrofilii jest, kurczę. Nie wiedziałem, że tyle nekrofilii jest, kurczę, w tym. Że takie rzeczy. Nie, znaczy mnie nie rajcuje. Od razu ja mówię. To jest takie, jak powinienem tabliczkę taką sobie tutaj. Mnie Sylvanas nie rajcuje. Lord Martheron powinien być Warchiefem. Lord Martheron to powinien w ogóle zostać, kurde, królem Bloodelfów najpierw. Ja w ogóle cały czas nie wiem, dlaczego on jest dalej regentem. Przecież zabili Kael'thasa. Natomiast teoretycznie, znaczy Regent Lord. Jakby ktoś nie wiedział, regent to jest ktoś, kto rządzi w imieniu kogoś, kto tymczasowo nie może sprawować tej władzy. Czyli jeżeli taki król
Czyli w tym przypadku potem Anasterian Sunstrider został zabity. No i właśnie Kalta został przywódcą, on ruszył na Outlands, no i zostawił swojego regenta właśnie Lord Emara, który miał sprawować pieczę nad królestwem, no nie? No i w sumie został zabity i teraz tak ten, teraz powinny jakieś, nie wiem, odbyć się jakieś głosowanie czy coś, nie wiem jaki tam jest system, szczerze mówiąc, polityczny. Znaczy, jaki tam jest system, ustrój państwa elfików, no ale to jest jakaś monarchia, no nie? Monarchia dziedziczna, coś takiego. I wiecie, i teraz powinny odbyć się jakieś tam, nie wiem, wybór jakiegoś, kurwa, nie mam pojęcia. Lord Emar miałby sens. Ciekaw jestem, jakby Lord Emar ten, jakby sobie poradził. To jest nawet też ciekawa postać, powiem szczerze. Jakby wyobraźcie sobie, że liderem Hordy zostaje ktoś, kto rozważał odejście z Hordy. Nawet spoko, no nie? Może z szacunku do rodu Sunstriderów, bo nie ma błękitnej krwi? Może? Nie mam pojęcia. Właśnie nie, znaczy on też jakby jest niżej urodzony, że tak to powiem. Właśnie Lord Emar, więc on też tak trochę raczej nie może zostać takim, wiecie, królem chyba. Tak mi się wydaje. I by przegrał, okej. Odbyłoby się głosowanie i by przegrał. Lord Emar, who? Kto? Sylvanas is a fake queen, spit on her. Stawiam, że większość graczy hordowych nie interesuje się Warchiefem. Tyle razy to zmieniali. No trochę tam się bawią tym Warchiefami, wiecie. La, nie żyjesz, puf. Koniec. Fake queen, spit on the queen. Lord Emar powinien być użyteczny, to prawda. Come on, make Lord Emar great again. To była piękna sprawa. Wow. Aż bunger. Let's go. A, serio nie trafiło? Ej, moja pasywka go zabija precyzyjna strzała. Go Hunter, main battle for Azeroth. Nie wiem, czy mnie już nie znudziły trochę te range'owe DPS-y trochę. I have no time for games. Liadrin na Warchiefa. Teraz to już by każdego wstawił na Warchiefa. Oh my god, peon na Warchiefa. Do Huntera i koniec. God damn it. I don't wanna be a hunter. Teoretycznie mógłbym, ale... Ale, nie wiem, jakoś tak... Ta blondynka w Stormwind też do oprucia kappa. Aha, Boże. Anduin. Anduin będzie, kurde. Zobaczycie, to będzie mężny mężczyzna. Dajcie mu dorosnąć, słuchajcie. No nie, no come on, dwa razy Gurthalak. The Voice of the Deep. To jest, słuchajcie, mokry sen, słuchajcie, rajdu. I melasów, którzy na tym rajdzie się znajdują. Takie, wiecie, oh, Gurthalak. God, I am Gurthalak. I am, bro. Let's go. No nie chcą nam polecieć te demonciki, nie chcą. Vulpera na Warchiefa. To też jest super pomysł, zdecydowanie. Zrobił z niego pirata i strzelał z drewnianej nogi. Taką... Tylko wiecie co, tak nogę... Mieć taką tą nogę... Nogę karabinową. Moim zdaniem ekstra. Moim zdaniem super. Czekajcie chwilę, ja tego tutaj zobaczę. Gdzie jestem tutaj? Opa. Nexuro dashboardro. Musimy stąd wyjść tylko. Głośnik. Okej, okay. O. Dobra, super. Kto chce wskrzesić Vol'jina, niech pisze: wróć trolu! Trolu wróć! Wróć trolu! O, Vol'jin się gdzieś tam pojawi, chociaż ja nie widziałem chyba na becie niczego na razie z nim związanego. Były chyba jakieś tam wykopane informacje bardziej. I to tyle, co ja widziałem odnośnie tego. Odnośnie Vol'jina. Johnny Awesome powinien zostać Warchiefem. O Boże, Johnny Awesome. Że ktoś jeszcze tego NPC-ta pamięta. Że on w ogóle istnieje. Niemożliwe. Niemożliwe. Johnny Awesome mnie tak denerwował. Ładny ten gryfik jest, ej, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale śliczny jest. Zresztą te modele gryfów są naprawdę mega fajne. Ale dobra, zmieniamy sobie na burka. Burek!
kurde! Dobra, teraz byśmy chcieli pójść tu. Nie, nie tutaj, nie tu. Nie, nie, dismountuj mnie, dziękuję. Dziękuję. Idziemy sobie tu. Ja muszę zobaczyć, jak zdobywa się mounty z Warlords of Draenor. Ja mam tyle mountów do zdobycia z Warlords of Draenor, że szok. Ja w sumie troszkę tak przestałem parać się zbierać swoje mountów, bo Warlords of Draenor się skończyło, zacznijmy od tego. To jest na pewno dosyć spory powód. Zresztą na Warlords of Draenor wymęczyłem te mounty maksymalnie jak mogłem. Ale muszę powrócić i porobić sobie. Jest dosyć sporo świnków i wilczków i innego, za przeproszeniem, gówna, które no gdzieś tam siedzi na tym Draenorze w alternatywnej rzeczywistości 40 lat temu. Tak jest. Kiedy można spodziewać się prepatcha? Wiadomo coś, do kiedy jest Mage Tower? Mage Tower jest do prepatcha. Jeżeli chodzi o prepatcha, to jest już jakby wprowadzili dodatek. Jakby wszystkie mechaniki, czyli jeżeli byłaby zmieniana grafika w nowym dodatku, to w prepatchu już by się zmieniało. Jeżeli na przykład zmiany klasowe się pojawiają w danym dodatku, to te zmiany klasowe pojawią się właśnie w prepatchu. Czyli jeżeli na przykład są jakieś zmiany do Survival Huntera na Battle for Azeroth, tak wyjdzie ten prepatch, to już będą te zmiany tam, nowe talenty, mechaniki, mastery i tego typu rzeczy już będą tam. No i przy okazji wszystkie achievementy i tego typu rzeczy, które były z poprzedniego dodatku, już nie będą do zdobycia oczywiście, które już tam oznaczyłem, no nie? Dat uczuć, gdy nigdy WoWa nie grałeś, ale wbiłeś posłuchać w sumie ciekawie, ale nic nie rozumiesz. Ork Disa! Jeżeli masz jakieś pytania, czy coś, o co się dzieje, to pytaj! A może cię zarażę, kurde, może przestaniesz grać w League of Legends i zaczniesz grać w porządną gierkę? Na mi. Ale widzisz, ja się bardzo cieszę, że ci się podoba, znaczy, że ten... Że zaciekawiłem cię tutaj swoimi tematami World of Warcraft. Znaczy, ja wiem, ja rozumiem, o co chodzi. Bo ten żargon World of Warcraft i to wszystko tutaj, to... Znaczy nawet nie tyle, że żargon, ale jest taki... Każda gra ma jakby swoje specyficzne zwroty, jakiś LFR. Gdybym powiedział LFR, to Ork Disa powiedział, co? Lubię frytki robić? Wiecie, co chodzi. No. W prepatchu Monk umrze, Demon Hunterzy zamienią się w Hunterów. Zbierzcie, kurde, bronie. Potwierdzone info, moi drodzy. Jeżeli jesteście Demon Hunterem, to kupujcie bronię na Auction House Range, bo zostajecie Hunterami. Demon Hunter zostaje zmieniony. Sylvanas poszła full Bashar al-Assad mod pod Lordaeron. Czy to jest przypadkiem jakiś wódz, który był w Twierdzy Krzyżowiec? Dobrze pamiętam? World PvP, boys! Whoop, whoop. Got the sound of the police! Whoop, whoop. Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu, prydas mi się odpalił. O nie! Teraz mnie bije mocno! O nie! To są moje buffy. Nie, bije mnie! Oh my god, nie! Ała! Oh, Jezu, jak boli! Oh my god, Jezu, kurde! Nie! Zabił mnie! God damn it! Gdzie jest mój prydas? Nie, mogę Blay on Hensa walnąć. Ech, wodku maksymalnie się uderzę. Kiedyś to było! Trochę fail mocno. Mąk mnie zabił, nie? On Mąk mnie zabił. Wiecie co, źle użyłem tego, że użyłem Blessing of Protect. Chociaż może i dobrze, trochę znegowałem tego bursta. No noob, kurczę, no i trochę noob, no. Trochę noobstwo. Ale zostałem zrobiony, kurczę. Ty po prostu dobrze opowiadasz, nawet jak opowiadasz o głupotach, powinieneś lektorem zostać w TV, bo przynajmniej brzmisz spoko, a nie jak ty z telewizji. Ojej! To bardzo się cieszę. No, zostałem zgwałcony przez pandę na Pandarii.
O nie, teraz ma kolegę. O Jezu. O nie. Och, nein. Och, nein. No i żyje. No i żyje. Zostanie. Nie ruszaj mnie. Nie rusz mnie. Co się dzieje? Ej, ja chyba nie mogę tego. Nie, on mnie zabije. Jezu, ginę. O Boże, no nie. Uważajcie na latających paladynów. O nie, latający paladyni. Najgorsze co może być. Uch, panie Narodian. Na rozkaz wielmożnego Lorda Nexosa, Unban Narodian. Proszę bardzo, ale tylko masz kartę tej zieloną, żółtą. Zieloną. Jaki crit? Koleś ma, słuchajcie, 970 item level, więc jak nawet chciałbym z nim zawalczyć, to nie ma szans. Na arenie? Możemy się zmierzyć z nim na arenie, to wtedy, kurde, pokażę co chłopak umie. Ale tutaj na World PvP to nie ma szans, ja nie mam kompletnie. Nie mam kompletnie jak. Ile wbija się tak 110 poziom? Szczerze mówiąc to nie wiem, ile dokładnie się wbija ten poziom. No dobra robota, ziomek, dobra robota, super. Dobrze ci idzie. A ja nie mam tu questa zrobione. Ja musiałbym questa tutaj zacząć zrobić, wiecie? O, wziąłem sobie tego questa. Musiałbym tego questa tu zrobić, bo nie mam portalu do ten. Najgorzej na ziemi. Kurde. A co, arena się skaluje? Arena, słuchajcie, skaluje się w ten sposób, że nie działają przede wszystkim legendarne rzeczy i skaluje się w ten sposób, że item level ma mniejsze znaczenie. Ma oczywiście, więc on będzie miał leciutką przewagę, z tego co wiem, ale jeżeli użyje chyba Tournament Rusu, to chyba nie. Chociaż nie. Będzie miał więcej HP ode mnie na pewno. Będzie miał troszeczkę lepiej, więc tak to wygląda. Ale na arenie przede wszystkim nie ma takich damage'ów, że na przykład z Judgmenta, z czaru podstawowego, zadaje po 2-3 miliony obrażeń, bo ja tutaj dostaję na przykład bułki. Teraz wam zobaczę, what happened to me. Z Judgmenta ja dostaję, zaraz wam powiem ile dostaję. A jeszcze się odpala, o, ja dostaję po 2 miliony z Judgmenta. 2 miliony obrażeń z Judgmenta, czajcie? A ja mam, słuchajcie, 4 miliony HP. To ja dostaję za większość mojego zdrowia, słuchajcie, tej bułki, niestety. Ja tego już zobaczyłem. Up. See ya, boys. Jak myślisz, czy w przyszłości będzie możliwe zabicie Sargerasa? Bo z tego co wiem, to imię nie pamiętam. Zranił go broń Broxigar. Chodzi ci o Broxigara orka. Zrobiono przez Demigoda, przez scenariusza, tak, to był zrobiony z po prostu z patyka, wziął patyka, zrobił aksa takiego mocnego. Czy według ciebie użyczyliby oni nam swoich zabawek do takich celów? A czy wydaje mi się, że Sargeras już na razie troszeczkę zajęty jest? Znaczy, zajęli się nim? Chodzi tutaj o to, że po prostu, no wiecie, poleciał sobie w kosmos na tym tronie wielkim i tyle, nie? Więc myślę, że na razie ten to coś nie będzie w ogóle poruszane. Jak na razie. Dawaj lokiem demo na alfę. Ja muszę najpierw dokończyć w ogóle tego. Ja muszę dokończyć najpierw całą historię, która jest w Nazmir. Zaraz się przejdziemy. Gram WoWa od niedawna, ale mam już 110 poziom i jakiś tam 887. Właśnie kończę kampanię na Argusie, no i chciałbym się ciebie zapytać, co warto zrobić przed dodatkiem nowym, albo co zrobić jak najszybciej, oczywiście twoim zdaniem. I nie chodzi o takie rzeczy jak wbijanie giru. Znaczy... No gear to na pewno przede wszystkim, tak, ja wiem, że to nie chodzi o to, ale gear to jest fajna sprawa, polecam tego sobie porobić, bo to będzie tego, no cześć morciarzu, cześć. Ale co chciałem powiedzieć to, że na pewno Mage Tower będzie chciał sobie zrobić, wyglądy broni zrobić, no i przede wszystkim te rzeczy, które będą odchodzić. Ja zrobiłem taki odcinek, co należy zrobić przed wyjściem dodatku Battle for Azeroth, możesz znaleźć na kanale ten filmik. Jest taki filmik, więc może, można sobie zobaczyć. Zresztą nawet jak piszecie w internecie, to też znajdziecie What to do before Battle for Azeroth i macie tam wypisane rzeczy. Ja jeszcze zrobię kontynuację do tego, bo jest parę rzeczy, które można byłoby jeszcze tam do tego zrobić, nie? Do tego dorobić. The Thunder King. Under Kunlight, Under Sleeps, Under Kunlight, Under Kunlight.
To było dobre. Ja tak żałuję, że zawsze jak tu jestem, to mam takie żałuję, że nie robiłem tego kontentu tutaj. To był naprawdę jeden z fajniejszych content patchu 5.2. Zresztą to jest najgorsze, bo jak wyszły Firelandsy, to też Firelandsów nie robiłem. Nie rajdu, tylko nie robiłem tych Firelandsów, wiecie, tych Daily Quest Hubów. I po latach muszę powiedzieć, że to było naprawdę bardzo fajne miejsce. I dopiero chyba w Mist of Pandaria zacząłem robić to i zrobiłem całe właśnie te dokończyłem sobie na moim Hunterze i bawiłem się naprawdę przednio, świetnie. A jest jakiś sposób, żeby nie płacić tego abonamentu, albo jakoś zrobić, że jest oczywiście, jeżeli umiesz chociaż troszkę, to już nawet farmiąc, zabijając moby, robiąc rajdy i tego typu rzeczy, możesz dorobić się tego dobrego golda. Jeżeli masz, nie wiem, najprostszy sposób to zrobić sobie powiedzmy jakąś alchemię i tworzyć potionki, tam masz Potion of Prolonged Power oraz flaski, to zawsze gdzieś tam schodzi. No i inne profesje, takie jak enchanting, takie rzeczy użytkowe, które są potrzebne na rajdy. Zawsze przed wyjściem raid tieru można się najbardziej po prostu dopakować, tak? Ludzie chcą tam przed raid tierami się gdzieś tam ogarnąć pod względem giru, stąd też wiecie. No. Nie. Nie jestem w stanie mu nic zrobić. On miał prydaza chyba jeszcze tak swoją drogą. A nie zrobię nic. Mam 946 na tym levelu. Nie pokonam, a jeszcze ma kolegę tutaj tak swoją drogą. Nie dam rady. No, koleżka się dobrze bawi. No, dobra robota, panie Sachkanin. Jeżeli szukasz rozgłosu, to udało ci się. Wszyscy brawa dla Sachkanina na czacie. Brawo! Dobra robota, super, świetnie. No, siemano, cześć Wytrychu, siemano, cześć. Wiadomo, jak bardzo dużo zmienia posiadanie gearu w Battle for Azeroth? No właśnie jeszcze nie, bo w Battle for Azeroth jeszcze nie ma... Znaczy, ja bym na przykład chciał zrobić na becie postać levelu pierwszego. Na razie za każdym razem, jak tworzycie postać, to macie tam 110 poziom i już tam jakiś gear, no nie? Więc no nie za bardzo jesteście w stanie cokolwiek robić. Więc wiecie. Dobra zabawa, dobra zabawa. Ja tam dojdę do tego rajdu, no. Ja nie wiem, co wy chcecie pokazać, chłopaki, ej. Serio, no tylu was, kurczę. No trochę mi przykro, Pozwólcie mi dojść do rajdu, nic wam nie zrobiłem. Macie za dobry item level, jesteście za dobrymi graczami. Sam zacząłeś. Ja sam zacząłem? Co to znaczy? Kolej sobie stał, po prostu zacząłem go bić i tyle. Oh my god. No ale to już jest chodzenie, kurczę, to już było ten. Ja gościa zacząłem bić, bo sobie stał po prostu w świecie. I ja nie biłem go dlatego, że był sławnym streamerem czy coś, czy kimś znanym, tylko po prostu biłem go, bo jakiś koleś. Nawet nie zwróciłem uwagi, że koleś jest z polskiej gildii. Dla mnie to nie ma znaczenia kompletnie. Napijmy się wody. Gołaręki 5 vs 5, don't ignore me, please. Patrzcie, jak się ustawia, patrzcie, jaki dobry gracz, patrzcie, kurde, ale to jest dobry ziomek. Ale to jest dobry gracz, patrzcie, jak on tutaj... No dobra robota, no. No nie pozwalasz mi wejść do rajdu, no. Omerta, to jest najlepsza gildia w Hordzie, słuchajcie. Jeżeli chcecie grać w Hordzie, to tylko w tamtej gildii. No i ewentualnie na Renturm, chociaż to są dwa takie ten... To są dwie takie najlepsze gildie, słuchajcie. O kurde, nie zdążyłem. No nie! DK jeszcze mnie przyciągnie! Nie przyciągnie!
A mój Boże, jeszcze mnie panda bije, kurde, serio? Jeszcze cały świat przeciwko mnie. O Boże, widzieliście, panda się na mnie głupia rzuciła. I to ja tutaj mnie atakuję, 10 gości. Oh my god. No nie znam. Let's go, idziemy. Zabędziemy sobie tego kurde mącika. Może poleci nam piękny, piękny mącik, piękny ten. Właśnie w ogóle bardzo fajne są te mącki, te miste pandary, naprawdę mega dobre. Dzięki tobie zacznę grać w World of Warcraft w Hordzie. Super! To dobrze, to dobrze. Natomiast... pokażę wam najnowsze taśmy.